Cześć moi witajcie w kolejnym odcinku z serii The Sims 4. U nas małe zmiany w domu nastały, bowiem pozbyłam się już świątecznych tam ozdób i zobaczyłam, że mamy parę rzeczy z kariery, czy gdzieś skądś dostaliśmy. W każdym razie Cornelia ma nowe biurko. Kupiłam jej też nowe łóżko, żeby lepiej się wysypiała. Tutaj nam Basia płacze i ja słuchajcie, zdecydowałam, że nie będę więcej oddawała zwierzaków do adopcji. Te koteczki, co się dzisiaj urodzą, zostaną oddane i zostanie nasza tutaj święta kocia trójca tak, bo jednak mi jest szkoda Simów, że oni płaczą. No nie wiem, mój znajomy na przykład ma hodowlę psów no i po prostu, wiecie, jest nastawione na to, że tak, te szczeniaki, co się urodzą, są do oddania czy tam do sprzedaży, tak? I to jest trochę inna sytuacja. Tutaj jest to w grze dość źle rozwiązane według mnie i dlatego postanowiłam więcej zwierzaków do adopcji, czy też na sprzedaż nie oddawać. Też pisaliście, że ten, że w obu przypadkach tak, mamy nowe kociątko. I znowu samiczka. Same, yy, samiczki nam się rodzą. Smith. Dobrze. I... Gdzie, gdzie to, to, to? Jezu, czemu to się mi urodziło? Przy dziadzie z brodą mi się to urodziło, tak? Pokażcie to, to, to nowe szczęście nasze. Śliczne szczęście, znowu jasne. E, no nic, e, co tobie może brakować, gdzie ty jesteś? Ty sobie tutaj drabciasz? E, kto jest najbardziej wyspany? Kornelia. W ogóle Kornelia, ma dzisiaj dzień wolny, tak, to stwierdziłam, słuchajcie, że pójdziemy z nią sobie do siłowni, no wiecie, nowy rok, nowa ja, i chciałabym właśnie, żeby najpierw sobie poćwiczyła, a potem pójdziemy z nią do spa, no i będzie tak jakby metamorfoza Kornelii. Ona no, no zawsze tak samo wygląda, stwierdziłam, że potrzebne są zmiany, tak, akurat w Simsach, bo ja osobiście nie jestem zwolenniczką tych noworocznych postanowień, bo człowiek robi ich pierdyliard i składców nic z tego nie wychodzi. A jak się przez cały rok, wiecie, wyznacza sobie małe cele, które się realizuje i po zrealizowanym celu robi kolejny, to według mnie jest jakoś tak sensowniej, tak? E, o czym wcześniej mówiłam i zgubiłam wątek, bo, bo mi tu kocie urodziło. E, Dobra, nieważne, może mi się jeszcze przypomni. Dzieciaki idą do szkoły, Kornelia Siłownia i Spa. A jutro natomiast chciałabym pójść z Kornelią do pracy, żeby właśnie, że może odbędzie się ten poród, tak? Co prawda, nie wiem, czy przy tym będziemy, czy wytnę to i będę tylko porodu oczekiwać, a ty się jeszcze zobaczę, Dobra, my lecimy. Kornelia, skoro ty jesteś, to tak, ponoć to jest w usługach. Gdzie są tu usługi? Usługi ogrodnicze, ponoć są. Um. Zaraz, bo ja szukam... Wynajmij usługi, tak. No i Basia dalej płacze. A, i powiedzieliście, żeby przytuliła któregoś z kotów, to też szybciej jej to zejdzie. Tak jest. Odda za 200. E, za nie, sprzedaj. I wy A, bo y że ogólnie cena usługi. Dobra, jest wyżeka do adopcji i... Sprzedaj zwierzaka. Dobra, my sprzedamy, żeby nie było. Tak. No, Kornelia to w ogóle bezuczuciowa dzisiaj jest. Dobrze, najpierw choć może zrób jakieś śniadanko, dobre. Co, te kociaki ganiają? Albo czekajcie, jeszcze tutaj to uprzytulimy. Ja nie wiem o co jej chodzi, co jej się dzieje. Czekajcie, bo ona może idzie jeść. To ja może najpierw coś ugotuję. Tak, bo może ona jest głodna zwyczajnie. Co ja bym na śniadanie zjadła? Co to jest lumpia w ogóle? Cobula z marchewką. Ale makaron z serem jest zawsze dobry. Więc ty zrób makaron z serem. Zobaczymy, czy jak tutaj nam się Ria naje, czy będzie jej lepiej. Tak, ona była głodna. Ogólnie Ria chyba też jest w ciąży, wiecie? Dlaczego z Simi ciągle buszuje na dworze? Tutaj to małe nieporadziątko nasze łazi. Znaczy właśnie łaziło. Czekajcie, bo obudziła się Basia. I ma 15 godzin, czyli nie zatrybiła chyba, że Shelby została oddana. Tutaj gdzieś jest przyjazne, kojące przytulenie. To ponoć ma pomóc. Więc zróbmy to. A gdzie jest ten człowiek, co mi to odbiera właściwie? Nie wiem. Też niektórzy z was stwierdzili, że przywykli już, że... Aha, tam się ścieka. Że Kronelia będzie staropanną z kaciekami i nie do końca przypadł Wam Stanisław do gustu. No ale to mówię, zobaczymy, bo go na razie będziemy friendzonować bardziej niż, wiecie, coś ambitniejszego z nim robić. Oj. oj, oj. Iwan, idź stąd. Jak ono fajnie tego kota tuli. I co, już trochę lepiej, tak patrzcie. O pięć godzin i zeszło. Czy ja mogę jeszcze raz? Wiecie, wyturtulimy kota trzy razy i będzie po sprawie. O ile to tak działa. To jest bardzo tutaj zadowolona. Pokaż. Już 6 godzin? Dobrze. No to jeszcze raz sobie ją przytulamy, papusiamy i wszyscy zadowoleni. Gustaw, ile ty będziesz spał? Jeszcze... No, tylko zacznijcie na niego narzekać, a on już... Może byście się w ogóle z Martyną dzisiaj spotkał, czy coś? Ona jest nastolatką. Co tam skają? Młoda, dorosła. Okej. Okay. Wielce się nie zmieniłaś. Pokażcie to w ogóle Basie. Halo Basiu, pokaż. No i godzinka jej została. No to super. Dzięki wam serdecznie, że doradziliście mi to tulenie kotów. To jest całkiem, całkiem spoko. Dobrze, ty sobie skorzystaj. E to ja bym zawołała, bo ona się chyba... No, dalej się strzelaje gdzieś tu na porcie. A, no, budka z jedzeniem, wiadomo. No. Wszystko na czasie. No. Jak ty się zachowujesz, halo? Gdzie tu jest? Wychowawcze. Nakuń do. Aha, tu, 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 tu nie ma, żeby na niego nakrzyczać. Ehm. No właśnie ten kod będzie wracał? Tak. Z... Tak? Co? Poczekaj na zwierzaka. Dobrze, to ja sobie schowam. A, i tutaj patrzcie, ustawiłam taki talerz. Gdzieś za coś dostaliśmy. Czy tu się coś jeszcze zmieniło? Fotel tu jest dostawiony. Jest zmieniony kominek na ten, co mieliśmy wcześniej. I chyba tyle ze zmian. Co ty chcesz tu od kotka? W ogóle zaraz zobaczymy, czy nasze koty są grzeczne. Są grzeczne. Gdzie jest drugi kotek? Tutaj. Przy... O! Widzicie, trzeba tu wychować koteczka. Co wy się tam kłócicie? O, i ja może jeszcze ogródek sobie ogarnę, zanim, słuchajcie, pójdziemy na siłownię. Teraz mogę? Dobrze, teraz powinnam móc. Dobrze, bo te kwiatki jakieś takie na zdychu pielęgnuj ogród. Dzieci drogie, a czy wy idziecie do szkoły? Co tu za poranne kłótnie jakieś? Halo? Gustaw, narzeka, że towarzystwo, zachowuje się nie jak względem siostry. I widzisz? Pokłócił się z nią, ona jeszcze gary po tobie myje. Typowy facet. Tak. Masz, zdobywaj przyjaciół. Czy ty już tu? A, właśnie! Kosz, słuchajcie, kupiłam tutaj. No. Do koszykówki. Wiecie, co, ja sobie jeszcze zbiorę cały plon. Ja wiem, że tam było ewoluuj, ale to innym razem, bo ja chcę mieć jeszcze czas na wszystko dzisiaj dla siebie, tak? Więc tutaj wypielęgnujemy ogród. Chociaż zaraz my mamy tego ogrodnika, ja nie wiem, czy on tutaj przyjdzie, będzie robił, czy nie będzie robił. I teraz też nie pamiętam, czy RIA jest w ciąży, czy nie. Kotełka, ty wracasz do domu. Chyba wraca. Dobrze, niech wraca w końcu. O, i ty też, wiesz co, zdobywaj sobie przyjaciół. E, Wieczorem może zrobimy zebranie BMW. Te, tak się śmialiście, że e, Basia, Wojtek, Madzia, no to BMW wychodzi. A ty co szalejesz? W drzewo byś wpadł. Co ty katełko byś chciał? Ta jest nieszczęśliwa, ale się szlaja to to gdzieś. Może jak my wrócimy, to ona też będzie w domu. Dobrze, zostaw już ten ogród. O, Ria sobie poszła spać. Co ty chcesz? Pochwal. Tak, możemy koteczka pochwalić. Super. I idziemy, słuchajcie, do y, siłowni. Chociaż w sumie czekajcie. Czy w Newcrest nie ma od razu tutaj? O, tu? Bo tutaj chyba też jest od razu siłownia, bo tu jest siłownia. Nie, dobra, bo ja to chcę rozdzielić na dwie miejscówki, więc idziemy sobie najpierw tutaj na ogród popraci. Czy my idziemy sami? Wiecie, ja, co mogłaby się siostry z nami wybrać? Gdzie jest? O, Terani. Ona tyle dzieci urodziła, jakoś problemu z wagą nie ma. Irma. Gdzie jest Hailin? bo ja nie widzę? Elkeb, tak sobie weźmy. Jest Hailin weźmy jeszcze, czekajcie, tutaj z dołu kogoś chciałam. Nie, Przemka nie bierzemy. My maje, i Maję weźmy? Bo dlaczego by nie? Candy się załapiesz? Załapiesz. Dobra, to lecimy na siłownię. No i patrzcie, cała farajna już tutaj gotowa. Czemu tylko Kornelia się nie przebrała? A tu wszystkie dziewczyny, proszę, bardzo ładnie zwarte, gotowe do ćwiczeń. Ja bym chciała pobiegać. Ćwiczenia razem. Szkoda, że nie można bez potu zrobić. No, chodźcie wszystkie, piękne moje. Mamy zbiorowy wypad. No, jak nie patrzeć, to Cornelia wygląda najgorzej. Więc w sumie dobrze, że zaproponowała ten wypad. Tak, biegaj, biegaj. Ja teraz bardziej się przyłożę, żebyś tu wyglądała jak należy. W ogóle fajnie byłoby, gdyby tutaj gdzieś był taki y, znacznik, jak nie wiem, on był chyba w dwójce, który pokazywał poziom grubości Sima, że tak to określa. Wie, jak one głośno rozmawiają. O, już, bo za mocno sobie ściszyłam. A ona sobie nawet nieźle radzi, no ale mówię, jest najgrubsza, chociaż Irma też liczy sobie, ale reszta naszych tutaj dziewczyn, no mówię, Terani to pełna podziwu. Młode, a czy, czego tutaj chcesz? A to jest trenerka jakaś, dobra. Dobrze, możesz mnie motywować. Jak Chodakowska. Dobrze! Ty jeszcze nie śmierdzisz? Nie? Dobrze ci. To było piękne. Co ja bym tu jeszcze mogła cię poprosić, żebyś ty robiła? Basen, ja wiem, czy basen... Co mamy na górze? Na górze jest sauna, o, widzicie. Tutaj lekcja jogi. Byś mała chętnie na tą lekcję jogi. aż tyle to kosztuje? Nie, to ja może chyba jednak podziękuję. Ed, ed, przepraszam, ty miałeś ćwiczyć a nie mi tutaj. Masz bez potu do granic możliwości możesz robić. Dziewczyny się porozłaziły gdzieś dalej ćwiczyć. Ale łapy już chyba schudły, no biegnie, macha nimi, nie? Zobaczymy, co z niej wyjdzie. O, czekajcie, lekcja jogi. Gdzie tu jest ta babeczka? Dobra, nie jesteśmy jacyś, wiecie... Bez grosza przy duszy, że tak powiem, chodźmy na lekcję jogi. No, byłam na lekcji jogi. A nie, jedna mi zrezygnowała, dobra. Nie, no powiem że ona sobie całkiem nieźle radzi. Ale też jestem ciekawa, czy ona jeszcze bardziej może schudnąć. Może ja mam zaczęła na jogę chodzić? Nie, chyba do tego cierpliwości nie mam. Dobrze, w każdym razie, jak ty skończysz. To jeszcze byś sobie właśnie pobiegała, bo tutaj to ci chyba mięśnie za mocno. W sensie na tym. O, patrzcie, to nie było już szczupła, ale tyłek ma wielki. To to w ogóle jest. No właśnie, myślałam, że to ćwirowa, taka dość podobna do ćwirowych dziewczyn. Dobrze, jak ci to idzie? O, Wasia kogoś nowego poznała, fajno. Dobrze, bo ta lekcja jogi za długo trwa, a ja chcę, żebyś ty jednakowoż porobiła jeszcze coś bardziej kreatywnego, tak? Czyli na przykład bieganie. No, no jest chyba zadowolona dość. to przyszedł i kto cuchnie. A, to jest brat Candy. W ogóle ona jeszcze gdzieś tu jest, czy dziewczyny sobie już poszły? Bo no, dziewczyny poszły, bo coś żadnej nie widzę. No, dziewczyna nas już chyba zostawiły. To ty sobie jeszcze pobiegę. Może uda ci się ten punkt wbić. Hm. nie, bo ona w pracy nie ma e, bieżni. Takie, wiecie, żeby sobie poćwiczyć. Chyba, że na tej e, do badań można. To bym ją jeszcze w pracy czasami ga ganiała. Kto? To to jest Darling. A przepraszam, ja się z nim nie przyjaźniłam. Chyba ona ze mną. E, dobrze, czekajcie, czy... Przemek, spadaj! Przemek, andec! Co, już pobiegane? Zaraz, ja byłem chciała... Ty idź posprzątaj, a ty idź zadbaj o siebie. Ja już myślałam, że ona nie będzie dalej biegać. Dobra, biegaj, biegaj. Jest, mamy punkt. To słuchajcie, teraz idziemy sobie do spa na odnowę biologiczną i właśnie na jakąś tam naszą zmianę. Wejdziemy się do spa tutaj właśnie w New Christ. O, tutaj do tego. Jakoś je najbardziej lubię. Aha, mam rozumieć. A nie, tereni jeszcze jest, dobra, to nie idzie z nami tereni. A więc tutaj tylko tereni z nami przyszło. To dobrze, to ją obejmijmy w nagrodę. Uh, Obejmij czule. No, bo, że jej nawet chinia nie spadła, ale to chyba dlatego, że y, ja jej za punkty, wydaje mi się, wykupiłam taką cechę. Tak, zacięta gimnastyczka, tak. Ile mamy jeszcze punktów? Nie mamy. Bo no, ja wszystko wydałam. Okej, okay, co my tu możemy zrobić? Tu jest ślicznie, naprawdę. Mhm, mm tu mamy jogę. Może chodźmy najpierw zrobimy sobie y, kąpiel z dodatkami. O, z płatkami róż. Będzie tak romantycznie. Czy my możemy. Nie, bo chciałam, żeby tutaj tera nie przyszła obok. Ale Iwan to nas prześladuje. I może jakiś masaż od razu? Kto tutaj. Hmm. O, i tu może jakiś masaż od kogoś. Czemu zawstydzono co jest? Kto mi w las? Iwan, wiesz co? Co ty chcesz? Przejesz się w szlafrak. Dobrze, to się przebierz i może wróć tam. Patrzcie, kto przylaska. No. Dobrze, wiesz co? Idź sobie tutaj, kto to jest. No. Masaż. Um. O, y, może kamieniami weźmy. Tak, ty nam możesz zrobić. Może to nas bardziej zrelaksuje, tak? No, cześć. Jezu, biedny, znudzony człowiek. Ty mnie tu masły nie marudź. O. Ej, halo, o co chodzi? Przepraszam, ja tu 300 dolców wydałam na to, tak? Of, beznadziejny jestem masażysta. Ale patrzcie, tutaj też mamy bieżnie i wszystko. E, dobrze, ale ja bym może tutaj się... Od... O, odprężmy się razem z tą. Ej, ona jest teraz smutna. Ej, nie, nianiu. W ogóle nianiu jest wieczny. O, to o Pascalu myśli. O, tu są drinki, nawet nie widziałam, że można sobie wziąć. Weź sobie wypi. No, dlaczego by nie? A, i chciałam jeszcze jedną rzecz zobaczyć. Co u Adasia, bo Adaś już tak dawno. U, Adaś już tak ładnie wygląda. Można byłoby go do nas zaprosić, jeśli się z, nas, z naszymi dzieciakami bawi, nie? Chociaż ja nie wiem, czy my o jeszcze mamy, czy o nim nie zapomnieliśmy. Jest Wojtek. No, nie mamy. To wiecie, co my sobie pójdziemy do nich, na przykład, nie wiem. Jutro? Chociaż jutro nie, bo jutro pracujemy i pracujemy od dziewiątej do dziewiętnastej, ale chyba w. Sobota, tak, sobota jest wolna. O, widzicie, to w kolejnym odcinku idziemy odwiedzić Irmę z Kalebem i Zadasiem. No, przecież Adaś był kiedyś u nas, tak? Nasz adopcyjny syn. No, tylko nie podołaliśmy, Irma nas tu wspomogła. O, Iwanowa przyszła. Wujek. Mm. Może już wystarczy? Jest dziewiętnasta, tak. Zostaw wujka, idź się na... Wujek! Nie będziesz mnie tutaj hipnotyzował, mi to jeden. No, i dobra, i słuchajcie, teraz y, zmienimy sobie kornelię. Bo no możemy sobie tutaj wyobrazić, tak, że gdzieś tutaj jest jeszcze fryzjer, tak, i butik. Y, o, no, ta tu przyszła na tą, na jogę. I stąd y, przemiana korneli. I tak kochani, teraz wygląda Kornelia. Nie wiem, czy to jest korzystna zmiana. E, bardzo często ludzie wiecie, bo nowy rok muszą być zmiany, niekoniecznie podejmują dobre decyzje, tak? Powiem Wam, że z Cornelią mam ten problem, że ona, jak się ją e, zmienia, cokolwiek z nią robi, ona nie wiedzieć, czemu wygląda dość staro i niekorzystnie, więc tak naprawdę według mnie w żadnej fryzurze nie było jej dobrze. No, ale mam nadzieję, że tutaj w miarę e, wygląda. I powiem Wam, że już aż nie jest tak. Mocno gruba, więc wszystko idzie na razie w dobrą stronę. Gdzie tutaj jest toaleta? Bo ja chciałam skorzystać i chciałam iść do domu. Według mnie już pora. O, dobrze jest, skorzystaj. Weź już skończ te drinki. Nie wiem, e, dla Was może to będzie robiło dość dużą różnicę, bowiem Kornelia od zawsze wyglądała tak samo. Teraz troszkę inaczej, będzie Wam się trudno przyzwyczaić. No, ale zaszalała, chciała się troszkę odmłodzić. No. Poza tym nie jest powiedziane, że to jest pierwsza i ostatnia zmiana, prawda? No właśnie. Więc myślę, że jeszcze coś na rzeczy y, będzie. To wiesz co, jak tutaj jesteś, to też weź od razu prysznic. No bo po co będziesz w domu y, zużywać wodę, jak masz na miejscu, tak, za darmo? No wiesz, prysznic i śmigamy, bo jest już 21. Nie, myślę, że wygląda całkiem nieźle. No właśnie, chciałam wziąć te nowe włosy, takie dwukolorowe. Dobrze, śmigaj do domu, zobaczymy, co dzieciaki Ci powiedzą na Twój wygląd. O, i wcześniej też chyba nie widzieliście tutaj. Kornelia ma nowy strój. Widzicie, ona tak jakby lekko schudła. I ma jeszcze drugi strój. Mm, o, ten. Pokaż. O, coś takiego. Więc myślę, że w zmianach jednak pozytywna. Kto się dobrał mi do ogniska? Halo, przyznałeś mi się tutaj. Dzieci drogie, słodkie moje. No, <laughs> widziałam. Dobrze, jest 21 dopiero, więc e, zadzwoń może jeszcze do e, Martyny porozmawiajcie sobie. Gdzie jest mój drogi kot? Zaraz, nie ty, tylko ty zawołaj. To jest tu, a to? O, a tutaj jest nasz No to e, Basiu, wiesz co? Weź może ty przyjazne, wyszczotkuj, e, daj przysmak i pozwól się polizać po twarzy. Dobrze. E, to ty już tutaj zostaw tego kota. To jesteś głodna, mogłabyś coś zjeść w sumie. Dobrze, poczty nie ma. Yy. O, nasza pani ogrodnik jest, jak miło. Coś mi w lodówce śmierdzi. Dobra, zajmijmy się troszkę yy, też i domem, wyrzuci jedzenie. Czy tu trzeba napełnić? Nie. Tu jest, jest. Dobrze. Kot mi się tu skłaczył. Dobrze, to my jeszcze wyczeszemy kociaki. Yy, wyszczotkuj. Czy ty rodzisz? Czy co ci się dzieje? Czemu ty orbitujesz mi tu? No ja ciebie też wyszczotkuję. Ona może rodzić, bo ona chyba. Tak! I znowu samiczka. Tapi. Dobrze. Smith. I to jest już nasz ostatni kociak. Dwa. I samiec po raz pierwszy, bomber. Czemu bomber mi się skojarzył z Wojtkiem? Smith. Ja, jakie słodkie! Ale to, to bomber, to ja nie wiem po kim. W sumie powiedziałam z Wojtkiem, tak? On wygląda jak cynamon. Wow, dobrze, to wiesz co? Yy, Gustaw, ty nic nie robisz. Wynajmniej usługi poddawaj te nasze kocięta. Yy. Okej. Okay. Oddaj do adopcji e, bombera. A ty natomiast... Tak. A ty chyba nie będziesz mogła od razu, prawda? Co jest, Simi? E, wiesz co, zostaw tu. Weź ją tu jeszcze przyjazne. E, no była szczotkowana. Może pogłaszczmy. Oj, już smutno. Zaraz będziesz w takim razie Mówisz, yy, wynajmie usługi. Zaraz potulisz któregoś kota i będzie lepiej. No. O, na przykład właśnie Simi tutaj. Dobrze mówisz, że to Simi? Tak. Yy, Basia, Basia, Basia. A Basia znowu nie zatrybiła, że coś nie halo. No to może i lepiej. To idź, Basiu, do siebie. A, ja Basiu tu helikopter dostawiłam. Tak mi się teraz przypomniało. I weź... Yy, Porozmawiaj sobie z Madziu na przykład o. o a to pójdziesz do drugiego kociaka, to od razu y, odejdę do adopcji. Y, tapi. Tak. To sobie ją od razu przytulisz i to Ci będzie lepiej. To, tobie to muszę anulować. I weź tu przyjazne, kojące przytulenie. Zobaczcie, ma się teraz już nie trybi, że coś nie halo. O, a ty możesz tutaj przyjazne kojące na no, Simi uskuteczniać. Co, znowu masz problem i łapiesz kota? Dobrze, łap. No, i już widzicie szczęśliwe. Tak samo ty też robisz kojące to. Weź mi się, nie złysz, ja proszę. Napełnij tutaj miskę. Nie będziemy czekać, aż to się zrobi. Jest już 23. Kochani, proszę iść spać. Proszę spać. Raz. Gustaw, tak, skorzystaj z toalety. A czemu ci nie pomogło? Jeszcze 3 godziny. Daj tutaj jeszcze raz przytul. O, jego możesz przytulić. O. I już będzie lepiej. To biedne, nie może złapać tego, tego kota. Dobra, na tym już też nie może zrobić. Idź spać, bo ty jutro idziesz do pracy. A nie, czekajcie, bo teraz akurat się udało i wszyscy się nagle smutniej zrobili. Gdzie jest jakiś kot? Tu jest kot. Przyjazne, kojące utulenie i ty tutaj też. O, zrób sobie. O, mi się to jeszcze zepsuło, dziękuję. No tobie lepiej. Basia nie zatrybiła na szczęście. O co kaman? Dobrze, ty już śmigaj spać. O właśnie. I świetnie. Dobrze, i ty też spać. Dobrze, a my będziemy się widzieć pewnie rano, jak dzieci będą nam się zbierały jeszcze do szkoły. Jakby to było, jakby Basia się pierwsza nie zerwała. Dobrze, Basiu, bo ty tutaj źle widzę, się czujesz, wyglądasz już tak, już o Ciebie tutaj zadbamy. Weź otwórz. O, weź sobie kawałek. Gustaw, jak tam z Tobą? To nie Gustaw? Też głodny? Dobra, to weź sobie jakieś resztki też zjedz. Reszta z Tobą jest w porządku. Może jeszcze zdążysz odrobić lekcje, bo wczoraj nie odrabialiście. Okropnie Was nie pilnuję ostatnio z tymi lekcjami, ale jesteście dobrymi uczniami, to tam ty też może błyskawicznie robisz lekcję, bo tu jesteś bardzo zdolne dziecko. To tobie sprzedam. Tutaj mogę żabę rozmnożyć w sumie każdemu z was. No, i to był, słuchajcie, już powiedzmy ostatni miot w naszej hodowli kotów. Możemy też sobie, no nie wiem, wyobrazić na przykład, że nasze kotki są już stare i przechodzą właśnie na emeryturę, tak? No. Co, jak tutaj siedzisz, to sobie od razu surfuj po kanałach, nie będzie z ciebie jakiś pożytek. No i dopiero jak zdążysz, to sobie odrobisz. Co z tobą nie tak? Głodne, brudne, nieszczęśliwe dziecko. Dobrze, a jak tam Kornelia? Kornelia też powinna coś zjeść przed wyjściem do pracy. Kornelia e, wychodzi troszkę później, no ale... Ale się wyspałaś bardzo ładnie. Proszę mi tutaj zjeść. Czy ty masz jakieś plony? Coś tu jest. Zbierz cały plon, zobaczyłam. Co ty byś chciała? O! Zostawmy to. Jutro, słuchajcie, przecież to znaczy w sobotę, w kolejnym odcinku idziemy do Irmy i można byłoby wziąć udział przecież w jakimś wolontariacie czy coś. Panie, a ty miałeś lekcję odrabiać, jak zjadłeś. Nawet nie posprzątałeś. Jeśli Martyna kiedyś z tobą użerać będzie. Czy ty dalej masz ten swój etap? Tak. To jest etap. Ty za dwa dni masz urodziny? Masz za cztery? Wow! w kolejnym odcinku będą urodziny. Jej! Tak, wyślijcie tutaj. Ej, a ty sobie weź resztki, nie ulepsz. Weź resztki, jak już. pozbierałeś wszystko? Nie wiem, kiedyś to to zrobiła dziewczyno? Okej. Okay. Zawsze tam parę groszy wpadnie, nie? Jestem ciekawa, ile zarobimy, jak pierwszy pora, to odbierzemy. Dobrze, idź do szkoły. W szkole będziesz po prostu dzisiaj pilnie się uczył. O, a Ty już prawie skończyłeś, widzicie? To się nazywa zdolne dziecko. Tak, i śmigaj do szkoły. A w tamtej sukience, co Ci nie pasowało? No, dobra, idź, tak. Skoro tak wolisz. Dobrze. A teraz to. I tak, Ty miałeś uczyć się pilnie, bo nie odrobiłeś lekcji. Tu jesteś piątkowo uczennicą, ty jesteś szóstkowy, to wiesz co, może ja ciebie też pilnie, żebyś się pouczyła, żebyś te szóstki miała. No, przyjaciół już w sumie macie. No, a ty tutaj kończ to jedzenie o której ty masz, a ty już idziesz do pracy. No i wiecie co, może my się po prostu zobaczymy, jak już będzie jakiś poród, a jak nie, no to po prostu już po pracy Korneli, bo z racji, że zaczyna się weekend, to chcę zaprosić Martynę, chcę naszą grupę BMW zrobić właśnie, założyć Basię, no więc też będzie się działo. A na razie ja idę sama z Kornelią do pracy. No niestety kochani, nie było dzisiaj znowu porodu. E nie, dzisiaj się z to nie spotykam. Nie było niestety, słuchajcie, porodu, ale tutaj za to to wszystko mamy wypełnione. I ktoś z Was pisał mi komentarz, że jeżeli tutaj to będzie wypełnione, to wtedy poród będzie w tym. No, w szpitalu, że to wywoła poród następnym razem. Czekajcie, tutaj nie, ale tutaj muszę napełnić. I wiesz co, bo ty się masz bardzo dobrze po dzisiejszym dniu, tak naprawdę, więc. Może sobie idź tutaj społeczne, rozmawiaj z. Jest ten, ten twój cały dziwny? Gdzie on tu jest? Jest, Stanisław, idź sobie z nim porozmawiaj. E, ty słuchaj. Ym... Zaproś Martynę. Zaproś, tak? A ty natomiast zaprosisz Madzie i zaprosisz Wojtka. Kto do mnie znowu dzwoni, to po pierwsze. Um, nie, nie chcę, sorry. Tutaj ja muszę kota skrzyczeć. Nie bawimy się śmiecioma. W ogóle, czemu ja nie mogę sprzątnąć? To nie jest Sim, to jest kot. No. O, idzie już Martyna. To tak, ty chodź tutaj. Um. Działania dodaj do grupy. Czekajcie, tutaj blisko nigdzie nie ma. No nic. O, to oni sobie tutaj będą się relaksować razem. Zaraz muszę zobaczyć, czy przyjdzie też Madzia i Wojtek. Dobra, Madzia jest. Wojtek, zaraz zobaczymy. Ja ci tu popchykam ty. Niedobry zwierzę. Dobra, uspokój go w takim razie. I chodź tu posprzątamy i dopiero idź sobie popisz ze Stanisławem. A czemu on się tutaj w ten sposób nie pojęła? Tak byłoby prościej. Tak go szukaj malucha jednego. Dobrze, jest Basia, czy tak są nasze dzieciaczki super. To tak, działania utwórz grupę. Zrobimy tak, i tutaj chciałam założyć. Tutaj się robi. Dołączę do klubu. Załóż klub. Wprowadź nazwę. BMW. To był Wasz pomysł, więc proszę mi się tu nie śmiać. Nie otwarte dla wszystkich, tylko na zaprosiny. Tak, siedziba klubu będzie tutaj u mnie. Dołączamy tutaj. Um, tak, Madzie i Wojtka. Agatę na razie nie. To jest nasz prywatny klub, to jest BMW. Zasady rekrutacji. Wybierz kategorię wiek. My się łapiemy. Damy jeszcze. Może tutaj już nic więcej. Ale tutaj, co będzie u nas punktowane? Zabawy i gry. O, mamy koszykówkę, to niech będzie. A gdzie jest... Nie, ja chciałam telewizję. Towarzyskie to będzie? Nie. Ale zachowuj się przyjaźnie jak najbardziej. Dotyczy wszyscy, tak. Weźmy... Przety z złośliwości może nie. Zajęcia dla dzieci, o. O, to będzie. I weźmy jeszcze tam było. I chciałam telewizję. Zajęcie domowe, to jest to. O, przeglądy. Oglądaj telewizję, tak. I jeszcze chciałam. Um, baw się zabawkami. A negatywnych na razie nie ustawiamy. A, bo tutaj nie zrobiliśmy. O. Może weźmy sobie taką rybkę? Dobrze. I rozpocznijmy sobie spotkanie. I... Yy, dobrze jest. I czy dzieciaki mogą sobie tutaj... Tak. Dobrze. No, więc wszystko fajnie przebiega. Madzia, ty masz swoje zajęcie. Możesz tutaj starszym nie przeszkadzać, bo tu starsi będą... dziwne rzeczy robić, że tak powiem. Najpierw sobie porozmawiamy. Poprawimy Humor. Aha, chyba my tam nie możemy. I pochwalimy wygląd. Chyba tak, chyba nam to przeszkadza. Dobrze, to będziemy surfować po kanałach razem, o, ta już się boi, na pewno. Tyle z niej mieszkasz i jakoś problemu, w tym nie widziałaś. Ty co tam robisz w tych krzakach? A ty co o YouTube'ach mi tutaj rozmawiasz jakiś? pochwalił jeszcze szczerze, może właśnie coś romantycznego jeszcze okaż czułość Jezu figlu i naprawdę, może jeszcze nie. Zaręczone też nie, może pogłać po policzku. Już piszesz z tym swoim, co ty tu coś. Nie myśl, słuchaj. O właśnie, wy tutaj sobie coś róbcie. O, tu jakieś punkty właśnie macie, zbieracie. Weź jeszcze tutaj przyjazne, o coś poentuzjazmuj się, y, słodyczami na przykład. I wszyscy też możecie pójść tutaj, na ten domek, tak? Bo, bo tak. Weź tu coś romantycznego jeszcze, po w szyję na przykład, w policzek, po prostu pocałuj. Bo chcę, żeby jeszcze te, te romantyczne im troszkę wzrosły, nie? Może trzymaj za ręce. Uuu, tu jak podskoczyło. Oho, ho, ho. Więc ładnie jest. To jeszcze po prostu pocałuj i może o czymś porozmawiajcie. O, pokaż jakąś ulubioną grę. Dzieci, czy wy? Aha, dzieci już idą. Czy, czy ja miałem wcześniej 123 punktów klubu? Co wy tu wyprawiacie? Koty. Dobrze, ty powiedzmy, że byłeś grzeczny. Tego tu nie można jeszcze utemperować do końca. O, jest 152. To nie może coś się zbudziło. Gustaw, gdzieś ty poszedł. Tak, a, a no dobra, bo ty cuchniesz troszkę. E, to wiesz co, to weź przyjazne. Weź się obejmij czule na pożegnanie i weź się już wyproś. Jest 21, co prawda, no ale skoro ty chcesz troszkę o siebie tutaj zadbać, to jak najbardziej ja popieram. Weź sobie prysznic, czemu gitary nie masz w kieszeni. Uh, I ja bym chciała, żebyś ty się pouczył um, złośliwości jeszcze troszkę. Jak ty tutaj sobie z tym swoim... Gdzie on tu jest? No. Sobie porozmawiajcie, przynajmniej masz zajęcie. Basia! Bo będzie katoprom zaraz. Proszę mi się tu ładnie bawić. Jak Turia ja uciekła? No, przecież leży. O, no dobra, idź sobie. To w takim razie, jak ty tutaj siedzisz, bo to gdzieś tutaj jest. Teraz społecznościowe. Nie. Albo społeczna, albo rodzina będzie. Gdzie jest rodzina? Czy to w telefonie było? Gdzieś było, że daje ogłoszenie na odszukanie zwierzaka. Może znowu w usługach tej, zaraz się przekonamy. No, może dlatego, że ona jeszcze z domu nie wyszła. Adoptuj, 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 dziecko, nie. Dobrze, to poczekamy, aż ten kod sobie pójdzie trochę dalej. Nie, my dzisiaj na imprezę nie, zdecydowanie nie. Ty tutaj tak, bardzo ładnie. Co wy tutaj dzieciaki macie? Pokażcie. Ej, znowu jest 100. O, jest 180, dobrze. Yy, aha, to madzie idzie. Co tu jeszcze BMW może robić? Bawić się zabawkami, ewentualnie oglądać telewizję. Jest 22, więc ja zakańczam. Mm, sprzątnij to. Robienie bałaganu. I weź może wyproś już. Niech tu jakaś kultura troszkę będzie, tak? Oni zawsze sobie tak sami idą, wiecie. Czy ja go mogę zgałganić? Dobra, powypraszaj ich i posprzątaj. Nara. No to też wypadł. Halo? Sim już wychodzi, a to idź sobie. To my sami sprzątniemy. I czekajcie, możemy tutaj sobie coś kupić, jakieś bonusy klubu. W sumie nigdy tym się nie bawiłam, można byłoby sobie to bardzo ładnie porozwijać, prawda? Może żółwik? Bo dlaczego by nie? Dobrze, i tyle na razie z tego będzie. Ty jesteś zmęczona po prostu, dobrze, to weź to, sprzątnij. Nasze kociaki dobrze się mają, dobrze. Jeszcze. Jak ja ci zaraz zrobię bałagan, to ty się nie pozbierasz dzisiaj, dziecko. Proszę iść spać. Gdzie jest ten? A czego ty się u matki uczysz? Dobra, jak chcesz, to się tu ucz. Ja bym chciała sprawdzić, dzisiaj tego kota... Rodzina. Wyjdź na urlop. Nie, serwisy nie. Napisz... nie. Więcej opcji... Społeczne. Bo gdzieś to było, bo pamiętam, że na live u Wojtka widziałam sieć. Nie. Ona jest tu, a mogę ją po prostu zawołać. Nie idź jeszcze spać i coś zjedz. Nie, kot ma nas gdzieś. No dobra, ale uciekła niedawno, tak? Więc możecie mi napisać, co powinnam zrobić, żeby ona wróciła. Mi się wydaje, że się pisało ogłoszenie. Nie wiem, że ja mam takie wrażenie, że tak to było. Co to by jeszcze tu trzeba było? Aha, szósty poziom złośliwości. Dobrze, to będziesz się ładnie uczył. Na razie też ja bym prosiła, żebyś szedł spać. No, wiedziałam, że to wyrzucisz. Masz w kieszeń. No, nara. Czemu ty mi płaczesz? Tęsknota za futrzakiem. Użyj komputera lub telefonu, aby publikować ogłoszenie o zaginięciu. No właśnie, więc... O... Jest! Znalazłam. Nie musicie już mi pisać. Dobrze, robimy ogłoszenie. No zjedz to szybciej i pisz to ogłoszenie. Bo mi tutaj wszyscy się martwią. O, rumba mi jeździ. Dobrze, ja po tobie posprzątam i też śmigaj spać. Dobrze. No, to bliscy nam będą pomagać w znalezieniu i zobaczymy. Być może się uda w kolejnym odcinku je odnaleźć. I tak jak mówiłam, w kolejnym odcinku pójdziemy sobie słuchajcie do Irmy. Ty, ty znowu będziesz tu budził? No to zobaczymy, czy ty pobudzisz. Będzie mi tu kotnie dobry budził spać. Jest pierwsza w nocy. Kto to widział? No, no, no. Mógłbyś się wreszcie oduczyć. Brawo. Mądry kot. No, więc w kolejnym odcinku wybieramy się do Irmy. W niedzielę będziemy szli chyba do pracy. Tak, mam nadzieję, że w końcu będzie ten poród. No, zobaczymy. Chciałabym, bo chciałabym już mieć dziewiąty poziom kariery. Pięknie. Nie wiem, może jak będziemy mieli dziesiąty, to sobie kupimy w końcu klinikę weterynaryjną. I właśnie w kolejnym odcinku, słuchajcie, są urodziny Gustawa. Gustaw będzie młodym dorosłym. Wow, szybko poszło, nie? No, dobrze, kochani, to ja na tym kończę odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I cóż, widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się no i cześć.